rozmaitych produktów, w tym produktów pierwszych potrzeb. Z tego tytułu należy wyciągać wnioski, trzeba prowadzić politykę odpowiedzialną. Budżet musi być konstruowany w sposób racjonalny. Może być w tym budżecie na przykład 2 miliardów na telewizję publiczną, pieniądze powinny zasilać ważne cele. Myśmy wskazali na cel walki z rakiem, ale znajdę w tym budżecie miliardy złotych oszczędności, które spowolniłyby wzrost cen, gdyby były wydane na rozwój Polski, były wydane racjonalnie. Krótko mówiąc, budżet musi być tak konstruowany, żeby nie działacze PiS-u byli zadowoleni, tylko żeby obywatelom było się lepiej.